Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6. No i cóż, tak jak już widzicie po miniaturce i po tytule, mieliśmy aktualizację. Aktualizację, która wprowadziła nam nową małpkę. Ta małpka jest militarna, no i jest to mortar, czyli tak na język polski bym chyba przetłumaczył moździerz po prostu. Jest to nowa małpka w Bloons Tower Defense 6, nie jest to raczej taka nowa małpka ogólnie, ponieważ mortara dosyć dobrze znamy z poprzednich części, jak chociażby z Bloons Tower Defense Battles czy z Bloons Tower Defense 5. Także powiedzmy, jest to nowość w Bloons Tower Defense 6, niekoniecznie nowość jeśli chodzi o cały cykl. Dzisiaj go sobie przetestujemy. Poza tym w aktualizacji pojawił się nowy wygląd dla Quincy. On kosztuje normalnie 2500 dolarków, ja już go kupiłem, ale dzisiaj nie będziemy nim grali, zagramy sobie Benjaminem, ponieważ zagramy sobie na nowej mapie, ponieważ również zostały wprowadzone dwie nowe mapy. My zagramy sobie na tym Moon Landing, lądowanie na księżycu, faktycznie tak, księżycowa mapa, bardzo fajnie wygląda, ale jest dosyć trudna, ale to wam zaraz powiem dlaczego. I właśnie dzisiaj zagramy sobie alternatywne rundy i po prostu wydaje mi się, że najlepiej zagrać Benjaminem do tych alternatywnych rund, tak mi się wydaje, więc po prostu dlatego nie chcę sobie na siłę utrudniać. No i mamy tu jeszcze nową mapkę z poziomu Expert, Quad, więc pewnie prędzej czy później spróbuję swoich sił na tej mapce na hardzie, ale tak jak widzicie, na razie mam ją zablokowaną. No dobrze, spróbujmy sobie przejść to Moon Landing na hardzie, oczywiście alternatywne rundy baloników. Nie bez powodu wybrałem tę mapkę. Wybrałem ją dlatego, że jest świetna do testowania tych nowych wieżyczek. W ogóle ta aktualizacja to jest chyba pierwsza aktualizacja, która wprowadziła nam nową małpkę. W sensie inną niż bohater, bo do tej pory wszystkie aktualizacje wprowadzały nam nowych bohaterów. A tutaj teraz zauważcie, że mamy nowiutką małpkę, więc jest to takie dosyć wydaje mi się ciekawe. No dobra, myślę, że najrozsądniej jest tutaj postawić małpkę z shurikenami i na to też właśnie się zdecyduję. Tu postawimy sobie małpkę z shurikenami, jako że to są alternatywne rundy. Dart małpkę to jakoś nie mam żadnych tutaj konkretnych wymagań, czy też wytycznych, gdzie ona tam sobie może stać. No niech stoi tu na przykład, mogą stać tak blisko, bo wiecie, może jaki ulepszy zasięg to będzie miała jeszcze tutaj. To by było w sumie całkiem spoko. No i właśnie, powiem wam, że ta mapka jest o tyle trudna, że te kratery wszystko zasłaniają. Trzeba troszeczkę zmienić strategię gry. Typu, no na przykład snajper tutaj jest trochę słabym wyborem, bo tak jak widzicie, no on nie jest w stanie nic. Jeżeli balony są w kraterze, no to musicie go, nie wiem, chociażby tak ustawić, żeby on był w stanie w ogóle do tego krateru strzelać. Także, no tutaj mamy też taką dosyć, no jest to całkiem spora trudność. Te kratery są dosyć sporym utrudnieniem, ale nie ma tego złego, ponieważ właśnie ta mapa jest idealna na testowanie tej nowej wieżyczki, ponieważ mortar na tego typu mapce będzie sprawdzał się świetnie. Mortar, dla osób, które być może jeszcze nie wiedzą, to taka armata, której możecie ustalić cel, gdzie ma strzelać. Czyli ma de facto zasięg na całą mapę, wy ustalacie, gdzie ona ma strzelać. Po prostu ustawienie mortara, żeby tu strzelał, to jest coś naprawdę bardzo, bardzo przyjemnego na tych alternatywnych rundach. Może sobie go ustawimy. Set target. No to tu działa trochę opornie, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. O, świetnie, akurat czarny balonik. No wiadomo, czarny mortar nie zniszczy czarnego baloniku, ponieważ no to działa jak armata, tak? To działa przynajmniej na tych początkowych ulepszeniach, można to spokojnie traktować jak armatę. Przyjrzyjmy się być może drzewkom, w ogóle tak jak widzicie, ja troszeczkę poziomów tu odblokowałem. Z tego co się orientuję, na razie w sumie mam tylko po 3 tiery, więc no nie ma żadnego szaleństwa. Tutaj macie takie podniszczenie balonów, bardzo zwiększony obszar wybuchu. Co to w ogóle robi? Aha, że więcej warstw przebijacie za jednym strzałem. Tutaj macie jakiegoś stuna. Tutaj macie pod speed attack, tak mi się wydaje. Pierwsze dwa ulepszenia są prawie na pewno pod speed attack, po prostu, bo szybciej przeładowuje, więc to jest takie, wiecie, że szybciej strzela. A tutaj macie, że zadaje dodatkowy damage do ceramików, balonów z pancerzem i tych balonów opancerzonych. A, i że jest jeszcze w stanie przebijać czarne balony. Całkiem ciekawe ulepszenie. A te ulepszenia na dole to są ulepszenia, które również znacie chociażby z Bloons Tower Defense Battles. Tutaj macie, że on strzela trochę bardziej celnie, bo zauważcie, że tutaj przyjrzyjcie się, jak lecą te jego wybuchy. Raz lecą tak, one tak nie do końca strzelają ciągle w jeden punkt. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jak nie, to zwróćcie uwagę po prostu zwróćcie na to uwagę, przez chwilę się tak skupcie, przyjrzyjcie i zobaczycie, że po prostu jego strzały nie lecą ciągle w jeden
w jeden tak punkt. I myślę, że to po prostu to ulepszenie pierwsze powoduje, że one się skupiają w jednym punkcie. Drugie ulepszenie to jest zapalanie, także jest już to coś, co na pewno każdy z was kojarzy, po prostu podpalanie tych pocisków, też całkiem, znaczy nie podpalanie, podpalanie baloników, które oberwały pociskiem, o. A trzecie ulepszenie to jest flara, która zdejmuje camo z balonów, to też z Bloonstar Defense Battles ulepszenie. No także tak jak mówię, wieżyczka jest nowa, ale trochę już nam znana, wiadomo, nie wszystkie ulepszenia, bardzo chętnie zobaczę, jak tutaj wyglądają piąte tiery. I wydaje mi się, że ta nowa wieżyczka będzie dobrym pretekstem do tego, żeby powrócić do tej serii, gdzie ja omawiałem piąte tiery. Dajcie znać, czy chcecie powrotu do tej serii. Tym razem będę starał się omówić tak, jak mi pisaliście, wszystkie piąte tiery na jednym odcinku. No mówię, dajcie znać, czy chcecie powrotu do tej serii, jak wy to widzicie. Ja tutaj, że tak to ujmę, będę otwarty na te wasze tutaj propozycje. W ogóle powiem wam, że naprawdę Ninja Kiwi po prostu ma jakieś takie... ma takie super wyczucie, w cudzysłowie, kiedy wypuszczać te swoje aktualizacje. Naprawdę, te aktualizacje zawsze wychodzą wtedy, kiedy ja nie mam czasu ich ogrywać po prostu. Tak jak ta chociażby. Ja naprawdę... naprawdę, no wiecie, no come on. Ta aktualizacja, którą teraz widzicie, wyszła w poniedziałek. Wyszła w poniedziałek, weźmy sobie tu, żebyśmy widzieli kamopancerz, bo na razie nie widzimy balonów z kamopancerzem, chociaż ktoś mi kiedyś słusznie napisał, po co ja się martwię kamopancerzem w momencie, w którym jeszcze nie mogę na niego trafić. To jest słuszna uwaga, to jest słuszna uwaga, co może niepotrzebnie. Dobrze by było ulepszyć trochę tego mortara, nie uważacie? Tak się zastanawiam, czy jak dam flarę, co by... Szybkostrzelność fajnie jest połączyć z tymi ulepszeniami na górze. Z drugiej strony nikt mi nie zabrania postawić dwóch mortarów, więc może na razie skupmy się nie na zdejmowaniu camo, a bardziej na tym, a bardziej właśnie na takim obszarowym ataku. Bo tutaj i tak na razie, no nie wiem, to wydaje mi się, że ta mapka z shurikenami mi wystarczy na razie do zdejmowania camo. Weźmy sobie pyk, ulepszymy ciebie. Kupimy double shota i wydaje mi się, że to będzie dobry pretekst, albo kupmy jeszcze to, kupmy double shota i zaczynamy zbierać na bank, tak mi się wydaje. No mapka, mówię wam, jest dosyć trudna, ale te kratery świetnie działają jak tam, no w sensie jak wrzucicie mortara, tak jak teraz ja wrzuciłem, żebyś strzelał w środek, to tak jak widzicie, no to jest żyć, nie umierać. To naprawdę świetnie się sprawdza, tak mortar tutaj na środku. To jest naprawdę super sprawa. Dobra, myślę, że mogę jednak najpierw zacząć od farmy, aniżeli od double shota, bo sobie radzę, więc też na razie nie chcę... aż tak świrować. Teraz postawimy na szybko double shota. Nice. Okej, super. Najpierw kupujemy te dwa ulepszenia z góry. To jest w miarę oczywiste. Jak widzisz... Oj, proszę, mamy camo pancerz. No, myślę, że sobie poradzimy. Poradziliśmy sobie oczywiście dzięki alchemikowi. Co tutaj też fajnie działa? Śmigłowce, samoloty, wszystko co wiecie. Nie będzie miało ograniczonego zasięgu przez te kratery. Także... Podoba mi się ta mapa, dlatego też nie wziąłem Gwendolin, bo ona byłaby tu trochę bez sensu, niewiele by mi dała tak naprawdę, nie? Niewiele by mi dała, bo... No come on, i tak śmigłowce chcę wzmacniać alchemikiem. A Gwendolin powoduje, daje możliwość bicia balonów z pancerzem. Nie no, powstrzymam się może. Może nie powstrzymam się. Weźmy te quickshoty, bo inaczej może być ciężko. Tym camo tutaj. Możemy wzmocnić na chwilę te wieżyczki. Po prostu obawiam się, że mógłbym mocno tam wyrwać tym camo. Ale teraz wydaje mi się, że już będzie spoko. Okej. No, o, tak sobie tu idzie chyba. Czy ja to w ogóle przeżyję? Chyba tego nie przeżyję, nie? Tak mi się wydaje. No dobra, no to musimy, wiecie... taktyka wyjść i wejść. Wyjść i wejść do gry. No dobra, wracamy tam. Tak jak widzicie, no nie ma zmiłuj się tutaj na tej mapce. To tak luźno nie jest, tak luźno nie jest. Musiałbym chyba... Co tam poleciało takiego, co mnie aż tak zabolało? To chyba było camo. Chyba było camo po prostu. No mógłbym ulepszyć trochę mortara naszego. Żeby szybciej strzelał. Albo na zapalanie też by było spoko, ale chyba wolę iść pod szybkostrzelność. Także zróbmy tak i może na razie już nic tu więcej nie ulepszajmy.
Stawmy może tak jak jest, chociaż ten crossbow kusi. No najwyżej jak sobie przestanę radzić, to no crossbow się przyda, bo tu po prostu dużo szybkich balonów leci, w sensie, no i ja nie nadążam najzwyczajniej w świecie. Teraz to poszło w miarę gładko. Okej, spoko. No, cóż. No cóż, chociaż na te szybkie balony zapalanie fajnie by też zadziałało. Zapalanie by też fajnie zadziałało, no, na te szybciutkie balony. To też nie można powiedzieć, że to by nie był dobry pomysł, bo to też by się na pewno spoko sprawdziło. No widzicie, jakby przez to, że jak te balony są w kraterze, ja nie jestem w stanie ich atakować, to to powoduje, że tak jak widzicie, no mam takie sytuacje jak teraz, że ja tak naprawdę balony atakuję tylko na tych ścieżkach albo na tych. No nie licząc tych balonów, które tutaj jest w stanie ranić mortar, ale mortar, tak jak widzicie, no zeber nie niszczy. Zeber nie niszczy, przynajmniej na tym ulepszeniu. Zapalanie by tu mu mogło bardzo pomóc. Okej, teraz wydaje mi się, że muszę się mega skupić na defensywie. Co ja chcę postawić? Liczę na Trojana, jeśli chodzi o sterowiec, to liczę, że trafi się tak, że wiecie, poleci sterowiec i on od razu dostanie Trojana. Najlepiej moim zdaniem jest ulepszyć w tym momencie tu za 1350, to jest świetne ulepszenie, połączenie po prostu mapki z shurikenami. Ja ogólnie na tą mapę stosuję taką taktykę, że staram się na początku wzmocnić taką defensywę właśnie tutaj na tej ścieżce, tylko. A później, jak już będę miał, wiecie, tak już tutaj, jak już mam banki w ogóle, to zaraz zacznę, wiecie, jakieś śmigłowce stawiać, jakieś tego typu rzeczy, więcej mortarów, bo to wtedy naprawdę spoko działa. Zobaczcie, no on mega fajnie działa, no ale wiadomo, ma swoje pięty achillesowe, nie może być taki, nie może być niezniszczalny, że tak to ujmę, więc no też trzeba się z tym liczyć, że nie ze wszystkim sobie będzie radził tak, no nie wiadomo jak. Epicko, nie? Okej, wzmocnimy trochę te wieżyczki. Rzadko kiedy korzystam z tego skilla, ale to jest w sumie spory błąd. Okej, jakby bo on wyłącza tylko na chwilę później te wieżyczki. Tak jak teraz mogliście zauważyć. Destruction może kupmy. To może być całkiem spoko pomysł. No i dobra, co ja bym teraz chciał kupić? Ja to widzę tak. Kupmy śmigłowiec, postawimy go tu. Dostawimy oczywiście kolejnego alchemika do tego śmigłowca później. No postawmy sobie tu ten śmigłowiec. Wtedy alchemika będę mógł postawić tak bliziutko. Okej. Jak go ulepszę? Na początku chcę pójść tak. Oczywiście Pursuit. No i pójdziemy sobie pod tę środkową ścieżkę. W sensie tutaj, pod downdraft, pod cofanie. Może się całkiem przydać również. Mam nadzieję, że to mi wystarczy, żeby zniszczyć sterowiec, ale wydaje mi się, że tak. Dlatego, że no zapamiętajcie, to jest właśnie to, dlatego wziąłem też Beniamina, bo on jest bardzo pomocny, jeśli chodzi o ten jego Trojan jest strasznie taką pomocną kwestią, nie? Ten jego Trojan jest tutaj strasznie pomocny. Okej, zrobimy sobie tak. Tak jak widzicie, śmigłowiec jest po prostu tutaj dość epicka sprawa. No i teraz tak, pytanie, co ja chcę zrobić? Za 2700 mogę kupić. Mogę kupić też tak. Co się bardziej opłaca, nie? Kupić to ulepszenie? Czy kupić to ulepszenie, Blunjitsu? Czy na przykład dostawić osobnego alchemika tutaj? Ja chyba zrobię tak, jako że śmigłowiec ma zasięg tutaj na swój sposób globalny, znaczy w sumie ma zasięg globalny, to ja chyba zrobię tak, że dostawię alchemika tutaj. W taki sposób. Teraz będzie wzmacniał nasz śmigłowiec i to wydaje mi się, że jest całkiem spoko pomysł. Okej, downdraftu na razie nie będę kupował. Weźmy sobie te pieniążki, chcę zobaczyć co się stanie teraz, jak to będzie wyglądać. Okej, nie idzie jakoś mega dobrze, ale nie szkodzi. Tak wzmacniamy teraz te wieżyczki. No nie idzie za dobrze. Spróbujmy. Okej. Musiałem Blunjitsu kupić. Okej. No ale daliśmy radę i to jest chyba najważniejsze. Weźmy teraz to ulepszmy definitywnie. Małpka z 5 shurikenami plus to ulepszenie tutaj czwarte to jest po prostu super połączenie. To nawet nie ma co mówić, że nie. To po prostu trzeba kupić. Kupmy jeszcze to. I teraz możemy, myślę, że skupić się trochę bardziej na farmieniu. Mamy spoko defensywę na camo. Więc możemy się skupić chyba ciutkę bardziej na farmieniu teraz, tak mi się wydaje. No i wydaje mi się, że będziemy się zastawiali powoli tymi mortarami, nie? Powoli będziemy się zastawiali mortarami. Okej, no tutaj widzę, że jednak ze sterowcami problem jest. No ale myślę, że jednak ten śmigłowiec... No wiecie, jakby na to nie patrzeć... Okej, tu widzę, że też jest problem z takimi opancerzonymi, tak? A to ciekawa sprawa całkiem.
Całkiem ciekawa sprawa. Kolejny bank, oczywiście będę starał się kupić. No dlatego, że mam Beniamina, który wzmacnia banki. To jest motyw, który ja ciągle powielam na odcinkach, no ale tak jest. Więc jakby uważam, że warto o tym wspominać, że to jest po prostu spoko sprawa, żeby łączyć banki z Beniaminem. Teraz tak, pytanie, czy ja chcę bardziej downdraft kupić, czy może jednak wolałbym ulepszyć Mortara? Ulepszę Mortara, bo jednak ten odcinek jest poniekąd mu poświęcony, więc może zróbmy sobie, o, jeszcze weźmy to stunowanie. Stunowanie w połączeniu ze śmigłowcem, myślę, że nie najgorsze rozwiązanie. Brakuje mi oczywiście czegoś, co będzie tak w miarę szybko niszczyło sterowce. To może być Spectra na przykład, to może być Spectra. Też mi się wydaje całkiem spoko rozwiązaniem tutaj, w takiej sytuacji. Na razie farmimy, to mi się w ogóle wydaje najlepszym rozwiązaniem. Ale w każdym razie, wracając, bo mówiłem, że Ninja Kiwi ma jakiś taki dziwny, w sensie o dziwnych porach puszczają te swoje aktualizacje. No i w sumie to fakt, bo ta aktualizacja, którą teraz widzicie, weszła chyba, pojawiła się około godziny 2 w nocy, ja nie jestem pewien, albo jakoś rano, ale w poniedziałek, i tak sobie myślałem, wiecie, no, kto puszcza aktualizację w poniedziałek? Tak trochę wcześniej, w sensie, no nie wiem, początek tygodnia, no to wiecie, taki termin, no nie wiem, może narzekam, może marudzę, ale po prostu, no, ilekroć jest jakaś aktualizacja, to po prostu ja mam tak pechowo, że... O, w sumie przetestowałbym sobie to, dlaczego nie, ale to jest trochę drogie. I trzeba by mieć flarę wtedy. A to jest w sumie, ta flara jest całkiem spoko. Dobra, zróbmy może sobie taką akcję teraz. Znowu postawimy tutaj, w tym miejscu. I tym razem pójdziemy tu, pod flarę. Teraz pytanie, czy ja chcę większy rozprysk? Czy ja wolę jednak, żeby szybciej ten... Wiecie, szybszy atak ma sens, bo wtedy z większej ilości balonów zdejmę camo, więc to nie jest takie głupie. No bo może sobie pójdziemy pod ten szybki atak. Chociaż z drugiej strony, no dobrze, może to też trochę marnowanie tego zapalania. Ale jako że nie mogę się zdecydować, to po prostu... O, sterowiec też się pali? Okej, to jest dosyć ciekawe, musicie przyznać. To jest naprawdę całkiem ciekawa sprawa. Downdraft oczywiście musi być. Bardzo przydatna kwestia przy cofaniu balonów. Również tutaj też myślę, że może mi się przydać. No, tu mamy niezgorsze bombardowanie. To w ogóle te mortary 63. rundę to bronią od tak. Ja wam to mówię. Akurat tu wam nie pokażę, bo na alternatywnych rundach 63. runda wygląda trochę inaczej niż na tych... niż ta taka regularna, no ale jednak. W ogóle, no tak widzicie, on ma taki duży zasięg, ale tutaj, no, przykro mi. Jak coś jest w kraterze, to on tego nie widzi. No tak widzicie. Dlatego wieżyczki z dużym zasięgiem tutaj jakoś bardzo dużo... No nie wiem, zbyt dużo nie robią, nie? Tak, tacy snajperzy tutaj są totalnie bezużyteczni. Tak mi się przynajmniej wydaje, może się jeszcze okaże, że się mylę. W ogóle wydaje mi się, że warto też... Widziałem, że masa osób stawia, że to ulepszenie jest strasznie dobre. To ulepszenie, więc też myślę, że będę chciał sobie pod to pójść. Oczywiście z Persuit, na przykład zbudujemy w zasięgu jakiegoś Monkey Village. To mi się wydaje, że to może być całkiem ciekawe rozwiązanie. Ile w ogóle my tu mamy pieniędzy? Aha, no tu mam 12,5 tysiąca. To już tak trochę powinienem odebrać. Tu sobie też odbierzmy. Fajnie, bo teraz mamy sporo pieniążków. No nie, wolałbym postawić na razie chyba kolejną tą farmę. Tak ulepszoną. I co, próbujemy z tym mortarem? Spróbujmy. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Zbudujmy sobie to za 10 tysięcy. No i co, teraz ja bym chciał tak, postawić Monkey Village, postawmy sobie Monkey Village i może zróbmy, okej, no może być tu, chociaż nie wiem, co ja tu jeszcze będę chciał ulepszać, ale no już może być tu i weźmy, postawimy sobie śmigłowiec, będziemy mieli tańsze ulepszenia, pyk, lecimy sobie Pursuit i lecimy sobie te dolne ulepszenia, tutaj mamy przy okazji również cofanie moabów, jest całkiem fajna sprawa. To za 10 tysięcy też nie jest dosyć drogie ulepszenie, a też fajnie działa, tam widziałem, więc że warto z niego korzystać. Zobaczcie, teraz po prostu to naprawdę fajnie to teraz działa, fajnie to teraz wszystko funkcjonuje. Tak jak możecie sobie zobaczyć. Patrzcie, co się z balonikami dzieje w ogóle. No, to są naprawdę świetne wieżyczki, jeśli chodzi o niszczenie balonów. Tak mi się wydaje, tylko jestem ciekaw, co robi to ulepszenie, które ja kupiłem. Wszystkie specjalne właściwości balonów are destroyed off each balloon struck. Są
niszczone za każdym razem, gdy balon dostanie. Nie wiem, nie do końca wiem, jak to przetłumaczyć. Nie do końca wiem, jak to przetłumaczyć, ale spokojnie, jak będę mówił, jak będę dla was nagrywał ewentualnie omówienie piątych tierów, właśnie tych, jak już wszystkie odblokuję, do tego Mortara, to wtedy myślę, że okej, bo tu się, rozumiem już, bo tu sterowiec stoi i ten śmigłowiec nie pozwala mu się cofnąć, okej, całkiem ciekawa sprawa, to weźmy chociaż wzmocnijmy ten śmigłowiec, który cofa. W sensie ten, no wiecie, tu jest ten ulepszony, pod to środkowe ulepszenie, żeby chociaż szybciej niszczył. Dobra, na razie sobie radzimy. Zbliża się 63. runda, nie ma nic z tym niepokojącego, szczególnie, że ta runda jest no ciutkę łatwiejsza na alternatywnych rundach akurat. Dobra, ja bym sobie chętnie postawił, no nie wiem, na przykład tu tego Mortara. I tym razem pod co myśmy nie poszli? Pod to jeszcze. Okej, jakbym poszedł pod speed attack, to chyba wszedłbym też pod górną ścieżkę, więc zróbmy tak, pyk i pyk. Tak sobie pójdziemy. To może go też walnijmy na środek. A co mi szkodzi? Pyk też będzie na środku walił. Tutaj mamy po prostu taką artylerię w tym momencie. Naprawdę, artyleria jest konkrecik. No i co? Co ja teraz preferuję, żeby tu postawić? Wydaje mi się, że fajnie zadziała taka małpka zamrażająca, która by ewentualnie, wiecie, tutaj tym Arctic Windem spowalniała baloniki, które jakimś cudem zdołałyby się przedrzeć. Ona nie ma zbyt dużego, no nie, chociaż zasięg ma całkiem spory, ale mi głównie wiadomo, no chodzi tylko o tę ścieżkę tutaj. Snowstorm również fajny skill, a jakby, no jest dosyć tani w tym momencie. O, ona tam widzę, że chyba sięga jeszcze 90 poziom w ogóle jubileuszowy. Ona chyba sięga jeszcze tutaj, więc to też jest całkiem spoko opcja. O, widzieliście? Te sterowce straciły to opancerzenie. Jeszcze będę musiał ogarnąć, jak to funkcjonuje konkretnie, ale widziałem, że sterowce tam właśnie straciły to swoje opancerzenie. To jest ciekawe, jeżeli ten mortar zdejmuje, jest w stanie zdjąć to opancerzenie z tych, to jest naprawdę ciekawa sprawa. Naprawdę bardzo ciekawa sprawa. No nic, oczywiście będę to jeszcze ogarniał. Tutaj to na razie, wiecie, tak poglądowo bardziej chciałem zagrać. Kupmy ten śmigłowiec za 10 tysięcy. Mógłbym sobie go już kupić. Dajmy w ogóle widzenie kamo, bo w tym momencie ten jeden nie widzi. Odpalajmy tego skilla regularnie, a odpalmy sobie skilla tutaj też, kto nam broni. Kto nam broni? Okej, okay. Fajny jest ten motyw, że wiecie, cofam te baloniki i one cofane potem wpadają tu z powrotem w ten krater, który jest po prostu bombardowany, patrzcie co się tu dzieje, no. Balony nie mają szans, Moaby tak, bo aż tak to Moabów nie, bo aż tak Moaby tu nie obrywają, chociaż widzę, że się zapalają na przykład, więc to też jest ciekawa sprawa. Ale no aż tak jakby Moaby tutaj nie cierpią na tym bombardowaniu, no ale wiecie, ale już te balony, które cofnę, jak najbardziej. Okej, na przykład tutaj. Fajnie, to jest, akurat fajnie to wykombinowałem bardziej niż przekombinowałem, że tutaj jest ten. Aha, on normalnie ma mały zasięg, tylko tutaj go co jakiś czas widzę wzmacnia ten alchemik, stąd się bierze ten ciutkę większy zasięg, okej, już rozumiem, właśnie się tak trochę zdziwiłem. Weźmy sobie ten śmigłowiec. W tym momencie spoko sprawa, on tak jak widzicie, czasem sobie przydzwoni po kumpli i wtedy jest parę śmigłowców jednocześnie, więc to jest naprawdę fajne. Fajne ulepszonko. Dobra, wydaje mi się, że z takim składem spokojnie w ogóle poradzimy sobie do rundy do końca. Tak myślę, że mogę śmiało stwierdzić, że spokojnie poradzimy sobie do końca. No jeszcze się okaże, czy to prawda, ale wydaje mi się, że jakby jak najbardziej. Muszę pamiętać ciągle o tym skillu, który mi daje więcej pieniążków. Postawmy sobie jeszcze tu farmera, bo ten chyba nie będzie zbierał wszystkich z tej farmy. A wiadomo, nie chcę, żeby żadne bananki się marnowały. W ogóle możecie napisać w komentarzu, jak wam tam dzisiaj dzień minął, bo jaki dzisiaj dzień, jak wy to oglądacie, to jest wtorek, ja to dla was nagrywam w poniedziałek i słuchajcie, no mówię, jestem trochę padnięty, bo spałem dzisiaj od 1 w nocy do 6:30 rano i to jeszcze tak się budziłem, więc no, tak trochę się nie wyspałem, ale, no ale cóż. Nowa aktualizacja, no to nagrywamy. Ja tak patrzę w autobusie, siedzę w autobusie, tak przeglądam telefon i patrzę, nowa aktualizacja, jak jechałem na uczelni i sobie tak myślę, no nieźle. No nieźle, akurat dzisiaj. Ale dobra, starczy tego narzekania, bo wy tu przychodzicie nie posłuchać, jak narzekam, tylko pooglądać, jak gram.
No i poniekąd w sumie posłuchać, jak narzekam, no bo słuchacie też z moim komentarzem, tak więc poniekąd nieświadomie się godzicie na to, że być może będę narzekał na tym odcinku. Ale nie, oczywiście cieszę się, że się pojawiła aktualizacja. Wiadomo, ja sobie tak marudzę, no bo wiadomo, każdy sobie czasem lubi pomarudzić. No kto sobie nie lubi pomarudzić? Jakby nie było aktualizacji, to bym marudził. Jak jest aktualizacja, to marudzę, że premiera tej aktualizacji jest o takiej... była po prostu o takiej niekorzystnej porze. Okej, okay, no ten śmigłowiec strasznie fajnie działa z tymi swoimi pomocniczymi śmigłowcami. Tak jak widzicie, to naprawdę... 25 tysięcy mamy do odebrania. Kupiłbym jakiś upgrade do Mortara, ale chyba nawet nie mogę. O, możemy tu sobie odpalić. Którego ja tak mam ulepszonego, że to mogę kupić? Chyba ciebie. O, nawet tania sprawa. Okej, okay, po prostu jeszcze większe bombardowanie. No, okej. Okay. Brzmi spoko, brzmi spoko. Co ja bym tu jeszcze chciał sobie kupić? Co ja bym sobie tu chciał kupić, moi drodzy, to ja nie wiem. Co by mi się na Zomga przydało? No tak, oczywiście, zapomniałbym. Spektra. Spektra sobie też kupimy. Co nam szkodzi? O, nawet mogę jeszcze w zasięgu tego. W zasięgu Monkey Village. Chociaż tam zasięg Monkey Village nie jest chyba aż tak istotny, bo to czy... ulepszycie Spektrę 2.04 czy nie wiem 0.24, to nie wiem, czy to ma jakąś różnicę. Kiedyś to, czy to się czymś różni? Kiedyś to rozstrzygałem, pamiętam, bo nagrywałem na temat piątych tierów właśnie samolotów, ale zapomniałem po prostu, jak to funkcjonuje. Zapomniałem, jak to się kalkuluje. Ja myślę, że już mogę sprzedać wszystkie farmy. Odpalmy sobie skilla. Mógłbym postawić drugą Spektrę, jakbym bardzo chciał. Fajnie było, gdybym miał jeszcze jedną, gdyby nie stać było na to, no ale 15 tysięcy, ja mam tylko 4 tysiące expa. No ale mówię wam, spoko, będę grał tymi Mortarami. Postaram się też dużo pograć teraz na przestrzeni kilku dni, więc myślę, że no, w miarę szybko pojawi się ten materiał o tych piątych tierach. Też wydaje mi się, że całkiem fajnie byłoby na tej mapce zrobić chimpsy. Chociaż już samo impopable może być dosyć trudne. No, muszę to dobrze przekminić. Muszę to dobrze przekminić, bo ta mapka akurat do najprostszych nie należy. I to trzeba od razu powiedzieć, że no, mapka do najprostszych nie należy. Okej, okay, wezmę sobie może ten śmigłowiec. No, nie będzie widział kamo, ale to tam trudno. Trudno, postawię go sobie tutaj. Tak ulepszymy koleżkę. W tym momencie mam wszystkie trzy rodzaje śmigłowców. Ogólnie to jest taka... widzę, że to jest taka mapka na małpki militarne. Może nie na wszystkie militarne, wiadomo, ale jednak... jednak mocno jest... mocny akcent na te militarne małpki jest. I tak sobie teraz myślę, gdzie by lepiej było postawić snajpera? Czy tutaj? Dając mu na przykład szansę na atak w sensie, wiecie... postawię tu snajpera. Wiecie dlaczego? Bo liczę na to, że będzie atakował te małpki, które są w kraterze. W sensie te sterowce, które będą w kraterze. Wydaje mi się, że tak oczywiście będzie. Bo widzicie, on tutaj ma troszeczkę zasięgu na ten krater. Wiadomo, że no nie będzie ciągle strzelał, ale gdzieś tam to, tak go chyba lepiej postawić. Bo ma zasięg tutaj na te dwie ścieżki i jeszcze na fragment właśnie tutaj, w kraterze, więc całkiem spoko opcja. Spytałem, czy ten skill działa na zombie? Chyba działa, chyba je ciutkę spowalnia. Zobaczcie, co się dzieje. No bez szans tutaj, bez szans. Tu jeszcze to bombardowanie wjeżdża. A, to już w ogóle była... to była 80. runda? Jakoś sobie szybko poradziłem. Może coś zmodyfikowali i ja nie ogarnąłem. Z tymi alternatywnymi rundami balonów. Pewnie nie, tylko ja po prostu nie ogarniam, ale zdziwiłem się. Wydawało mi się, że będzie jeszcze jedna rundka. Spoko, ogólnie teraz na tym Moon Landing, tak jak widzicie, jest impopable do przejścia. Chyba też chciałbym to robić na odcinku. Też postaram się przejść to Haunted, co nam się nie udało ostatnio na chimpsach. To też postaram się przejść na odcinku, no ale to sobie zobaczymy jeszcze, jak nam to wszystko pójdzie. A tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. No i cóż, to tyle. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia i do zobaczenia na kolejnych materiałach. Cześć!